teraz zaprezentuję, jak znajdować różne moduły w rzutach cechowanych. I zacznę od tego, że chcemy znaleźć moduł o nachyleniu 30 stopni. Wyznaczamy sobie podstawę, skąd będziemy rysować kąt. Jeżeli mamy 30 stopni, to w dowolny sposób kątomierzem albo ekierką odmierzamy sobie kąt 30 stopni. Od podstawy wyznaczamy jedną jednostkę wysokości, czyli 1 cm. Równolegle do podstawy przeciągamy tą jednostkę wysokości. W miejscu przecięcia rzutujemy ten punkt na podstawę i teraz od początku nachylenia do przecięcia w tym miejscu otrzymujemy moduł 30 stopni. Teraz, jeżeli chcemy zrobić jakieś nachylenie, które podane jest w procentach i powiedzmy, że to będzie 80%, to żeby znaleźć taki kąt, musimy wyznaczyć sobie stosunek 80 do 100, bo 80% to jest dokładnie to, co 80 do 100. Teraz możemy sobie wybrać jakąś jednostkę. Wybiorę sobie tutaj milimetry i będzie to 100 mm, czyli inaczej 10 cm. I tutaj w podstawie mam nasze 100. Teraz do góry muszę pociągnąć 80, czyli 80 mm. Będzie to 8 cm. Kiedy połączę nasze 100 i 80, otrzymam kąt nachylenia 80%. I dalej, sytuacja jest taka sama, czyli od podstawy odmierzamy jedną jednostkę wysokości, czyli 1 cm. Równolegle ciągnę aż do przecięcia z nachyleniem. I od początku nachylenia do miejsca przecięcia mamy moduł 80%. Teraz kolejna możliwość jest to jakiś stosunek liczbowy, na przykład 3:5. I teraz chcę narysować moduł o nachyleniu 3:5. W podstawie przyjmuję liczbę dolną, wybieram sobie 5 i do góry ciągnę 3. Na dole jest 5, pionowo 3. Łączę sobie w ten sposób i tutaj otrzymałam kąt nachylenia 3:5. Znowu wyznaczam sobie 1 cm, czyli jedna jednostka wysokości równa się 1 cm. Patrzę, gdzie się przetnie z kątem nachylenia, rzutuję na podstawę i w tym momencie otrzymuję moduł o kącie nachylenia 3:5.